Od dłuższego czasu w Europie rozmawia się o europejskim Zielonym Ładzie, czyli Green Dealu, a teraz pojawia się hasło Blue Deal. Czy mógłby Pan nam wytłumaczyć, co to jest Blue Deal? Blue Deal, czy tak zwany Europejski Niebieski Ład, to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, która jest oparta na obserwacji, że do tej pory w polityce ukierunkowanej na ochronę środowiska Unii Europejskiej kwestią związaną z wodą poświęcono zbyt mało uwagi. Oczywiście Unia Europejska już posiada od dłuższego czasu, ponad 20 lat, regulacje choćby w postaci ramowej dyrektywy wodnej, ale jednak wciąż były to regulacje wybiórcze, które skupiały się na wybranych obszarach, na przykład na monitorowaniu jakości kąpielisk wodnych. Natomiast w praktyce wyzwania związane z wodą są coraz poważniejsze. Wystarczy wspomnieć problemy z suszą czy powodziami, które nawiedzały coraz większą liczbę państw unijnych. Szacuje się, że w skali Unii Europejskiej wymagane są inwestycje w infrastrukturę wodną, szeroko rozumianą, o skali sięgającej prawie 400 miliardów euro w kolejnej unijnej perspektywie finansowej. Więc aby zmobilizować takie inwestycje i stworzyć regulacje, które będą służyły lepszej ochronie bardzo cennego zasobu, jakim jest woda, to właśnie Europejski Komitet wystąpił z taką inicjatywą, zakończył swoje prace w październiku bieżącego roku i z takim gotowym planem działań, choć jeszcze na poziomie ogólnym, wystąpił do Komisji Europejskiej, która teraz przejęła te postulaty i rozpoczyna pracę nad wstępnymi założeniami tych rozwiązań, które prawdopodobnie będą przedmiotem intensywnych prac już po wyborach europejskich w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej od drugiej połowy 2024 roku zaczynając. A z polskiej perspektywy, czy z perspektywy naszej gospodarki, czy społeczeństwa, jakie kwestie powinny być kluczowe w tym? Z naszej perspektywy przede wszystkim kluczowa jest kwestia dostępu do zasobów wodnych, ponieważ to jest problem, który dotyczy nasz kraj w bardzo dużym stopniu. Niestety jesteśmy państwem w Unii Europejskiej, które szczególnie jest dotknięte problemami niedoboru wody, co wynika między innymi z tego, że mamy bardzo ubogie zasoby wodne. Niestety, ale na jednego mieszkańca tego kraju przypada tylko 1600 metrów sześciennych wody rocznie, jeśli chodzi o zasoby wód powierzchniowych, słodkich wód powierzchniowych. I jesteśmy na czwartym miejscu od końca, jeśli chodzi o poziom tych zasobów w przeliczeniu na mieszkańca w całej Unii Europejskiej. A poza tym posiadamy bardzo słabo rozwiniętą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Wciąż 8% mieszkańców naszego kraju nie ma dostępu nawet do bieżącej wody pochodzącej z wodociągów, a aż 1/4 naszej populacji naszego kraju nie posiada również dostępu do kanalizacji czy też jakiejkolwiek formy oczyszczania ścieków, co jest bardzo poważny problem, więc potrzebujemy nie tylko inteligentnego i nowoczesnego monitorowania na przykład stanu jakościowego wód czy rzek, ale również zabezpieczenia dostępu dla naszej ludności do podstawowej infrastruktury. No i też musimy podejmować działania, i to bardzo intensywne, w kierunku poprawy dostępu i poprawy stanu ilościowego wód, który obecnie jest bardzo ubogi. W tym momencie retencjonujemy tylko 7% wody, która spływa w ramach opadów każdego roku w naszym kraju. A żeby zapewnić bezpieczeństwo wodne, musimy ten wskaźnik podwoić do poziomu 15%. Więc wyzwania są bardzo duże i dlatego też w polskim interesie jest, abyśmy rzeczywiście pełnili bardzo istotną rolę w procesie kształtowania priorytetów Europejskiego Niebieskiego Ładu i EU Blue Deal. Tak potencjalnie na co mogłoby się przełożyć wdrożenie tego Niebieskiego Ładu? Czy to by były jakieś projekty finansowania, czy to były jakieś duże inwestycje państwowe? Pana zdaniem, jak to mogłoby w praktyce wyglądać? Wdrożenie efektywne Europejskiego Niebieskiego Ładu wymaga działań kompleksowych, czyli z jednej strony oczywiście utworzenia odrębnego funduszu niebieskiej transformacji, który również wykorzystują z budżet unijny, również finansowanie prywatne, na przykład emisje obligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego, finansowałby duże projekty inwestycyjne realizowane przez sektor publiczny. Ale potrzebujemy również mądrego zaangażowania sektora prywatnego w te działania, tak aby na poziomie przedsiębiorstw bardziej efektywnie
aktywnie i oszczędnie gospodarować zasobami wodnymi. Tutaj bez kooperacji wszystkich podmiotów, czyli sektora publicznego, prywatnego, zaangażowania nas jako obywateli, jako gospodarstw domowych, przedsiębiorców, po prostu osiągnięcie i stawienie czoła tym wyzwaniom, które są ogromne, nie będzie możliwe. I dlatego też konieczne będzie zaangażowanie różnego rodzaju instrumentów, czyli instrumentów nie tylko w postaci nowych funduszy, ale również instrumentów regulacyjnych, nowych regulacji, które będą nie tyle karały przedsiębiorców za na przykład nadmierne zużycie wody, co bardziej będą ukierunkowane na wskazanie im kierunku do zmian, na premiowanie tych przedsiębiorców, którzy wdrażają u siebie zrównoważone rozwiązania w zakresie wykorzystania i gospodarowania wody, przekładając się na korzyści dla nas wszystkich. To też kwestia tego, aby woda miała na przykład większą rolę w taksonomii zrównoważonego rozwoju, by w kontekście wypełniania kryteriów ESG i raportowania ESG większy nacisk położyć na to, jak wykorzystujemy wodę, a nie tylko skupiać się na kwestiach klimatycznych, na emisjach dwutlenku węgla, gazów cieplarnianych, ale również na wpływie na to nasze bardziej bezpośrednie otoczenie, w kontekście tego, w jaki sposób wykorzystujemy wodę i w jaki sposób odprowadzamy ścieki, czy oczyszczamy je, czy recyklingujemy tą wodę, czy po prostu nie przejmuje się tym i nieoczyszczone ścieki odprowadzamy bezpośrednio do naszych gleb i rzek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.